karta anielska na ten tydzień. Od 15 do 21 listopada. Witam serdecznie, kochani subskrybenci i wszyscy widzowie, którzy odwiedzają ten kanał. Dziś, w poniedziałek, 15 listopada. W ten jesienny czas zobaczmy, co przemówią dzisiaj do nas anioły. Anielskie karty, magiczne przesłanie od wróżek. Właśnie dziś takie magiczne przesłanie od wróżek doktor Doreen Virtue prezentuję Wam, kochani. Oczywiście zapraszam do nowych subskrypcji, do nowych lajków z kciukiem w górę, do nowych komentarzy, by nastąpiła wymiana naszej energii. Zapraszam również na wróżby indywidualne. Skontaktujcie się ze mną poprzez adres e-mailowy. Mój adres znajdą Państwo pod każdym moim filmikiem i w komentarzach. Oczywiście wróżby indywidualne są dokładniejsze i skoncentrowane tylko na Waszym problemie. Zapraszam. Kartą, którą dzisiaj wylosowałam dla Państwa z anielskiej talii kart, jest ta właśnie karta. Widzimy na tej karcie anioła, który siedzi na pięknej roślinie. Otacza tego anioła piękna, rozrastająca się, kwitnąca natura. Piękne kwiaty, które się z pączków rozwijają. Piękne zielone liście. Wszystko kwitnie. Kolor zielony symbolizuje oczywiście nadzieję. Nadzieję na coś nowego, nadzieję na rozwój, pozytywny spraw. Kolor czerwony kwiatów i kolor różowy skrzydeł tego anioła mówi o wibracjach miłosnych. Być może nowej pasji w romantycznej historii, nowej szansie, nowych możliwościach. Jest w każdym bądź razie duża nadzieja, która mówi o czymś nowym, co otwiera się, co rozkwita, co się rozrasta. Mottem tej właśnie pięknej karty jest: żegnaj stare, witaj nowe. Czyli witaj nowe, nowa szansa, nowe wydarzenia, które się przed nami otwierają, rozkwitają. Jesteśmy pełni nadziei, że coś, co przyjdzie, będzie dla nas dobre, pozytywne. Zakończył się pewien etap Twojego życia, lecz rozpoczyna się nowy, jeszcze lepszy. Czyli coś, co się zakończyło. Nie bądź smutny, nie bądź smutna, ponieważ zacznie się właśnie coś nowego. Jedne drzwi zamykają się, natomiast następne się otwierają i przychodzi coś znów nowego. Zobaczmy, co do tej karty mówi nam dr Doreen Virtue w swojej książeczce. Żegnaj stare, witaj nowe. Zakończył się pewien etap Twojego życia, lecz rozpoczyna się nowy, jeszcze lepszy. Ta karta to znak, że pewien rozdział Twojego życia się kończy. Być może masz poczucie zagubienia albo niepokoisz się o swoją przyszłość. Być może masz lęki, strach przed jutrem. Karta ta jednak zapewnia, że Twoja obecna sytuacja uczy Cię wielu cennych i ważnych życiowych lekcji. Teraz możesz wykorzystać tę mądrość
i zacząć przygodę z nowymi ludźmi, nową pracą, nowymi okolicznościami. Bądź otwarty na zmiany, gdyż niosą one ze sobą liczne błogosławieństwa dla Ciebie i bliskich Ci osób. Twoja przyszłość jest w troskliwych rękach. Dodatkowe znaczenie tej karty. Czeka Cię przeprowadzka do nowego domu. Przed Tobą możliwość awansu zawodowego. Nadchodzi koniec Twojego związku. W Twoim życiu widoczne są teraz zmiany. Odrzuć niezdrowe, stare schematy. Poświęć czas na uzdrowienie ran z przeszłości. Takie są wskazówki zawarte w tej karcie. Zobaczmy, kochani, również wskazówki, klucze anielskie do tej karty na ten tydzień. Anielskie klucze, otwórz drzwi do swojego serca. Zobaczmy, co podpowiadają nam anioły. Jakie klucze do rozwiązania Waszych problemów są ważne na ten tydzień. Wylosuję 5 kluczy anielskich, czyli 5 wskazówek anielskich dla Was. Ukaż swoje wewnętrzne światło. Ukaż swoje dobro, swoje pozytywne nastawienie do spraw. Ukaż swoje światło innym. Znajdź swoje miejsce w życiu. Widzisz, jeśli zakończyłaś jakiś etap swojego życia, jesteś być może troszkę tym zawirowana, zmieszana, zlękniona, pełna wątpliwości. Jednakże znajdź swoje miejsce w życiu. Zdecyduj się na coś nowego. Wzbogacasz życie swoją osobą, czyli wierz w swój sukces, wierz w swoją wygraną, uwierz w swoje talenty, możliwości. Uwierz, że jesteś ważna w tym życiu, być może dla innych ludzi, dla rodziny, być może dla jakichś szczególnych zadań, szczególnej misji, którą masz do spełnienia. Poznaj samego siebie. Zobaczcie, spójrzcie w lustro i zobaczcie tak naprawdę, co jest dla Was ważne, jacy jesteście piękni, co macie w sobie pięknego. Każdy ma w sobie coś pięknego, pozytywnego, zachwycającego, jednorazowego. Spójrzcie na siebie z innej perspektywy. Poznajcie samego siebie, swoje talenty, swoje możliwości. I ostatni klucz na ten tydzień to oddaj się całym sercem. Czyli oddaj się nowym projektom, zadaniom, nowym znajomościom, nowemu początkowi, całym swoim sercem. Widzicie, ten aniołek trzyma serce w dłoni. Czyli czakra serca jest otwarta na nowe sprawy, projekty, na nową fazę Waszego życia. Jeśli podejdziecie do nowych zadań z sercem, czyli z uczuciami, emocjami pozytywnymi, to na pewno przyniesie to również pozytywne rezultaty. Także kochani, żegnaj stare, witaj nowe.
Coś nowego się przed Wami otwiera, nowa brama, nowe perspektywy, nowa faza, nowe pomysły, projekty, być może nowa praca, nowy związek, nowe możliwości. Wykorzystajcie je. Myślcie o tym nowym początku pozytywnie. I podchodźcie do tych nowych spraw ze swoim otwartym sercem. Piękne przesłanie. Żegnaj stare, witaj nowe. Wszystkiego dobrego na ten tydzień i do usłyszenia, kochani, już wkrótce.